Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja jestem iHope. Dzisiaj są ze mną dowódcy XDWGX, którzy przedstawią zasady, jakimi kierujemy się podczas SQB. Dla niewtajemniczonych, SQB to bitwy dywizjonowe. Wygrywanie SQB powoduje, że dywizjon skacze w rankingu na arenie międzynarodowej. Cześć i chwała dla tych, którzy dojdą do top 10, nie tracąc przy tym zmysłów. Oczywiście mówię to pół żartem, nie chcę nikogo zniechęcić. Wręcz przeciwnie, serdecznie do nas zapraszam. Ale odcinek o tym, czym jest w ogóle SQB, będzie w przyszłości. Dzisiaj skupimy się na tym, co zrobić, jak już zdecydowaliście się grać w ten tryb. Na początek zwrócę się do moich rozmówców. Jako iż nie braliście jeszcze udziału w pogawędkach na kanale, to moi widzowie was de facto nie znają, więc fajnie by było, jeżeli byście się przedstawili i jeżeli powiecie, kim jesteście, jakie macie doświadczenie na SQB, w jakichś tam większych dywizjonach byliście, coś w tym stylu. Lecimy od góry, żeby się tutaj nie pomieszało. No, nobody, zacznij proszę. No dobrze, na pierwszy ogień, dobra. Na pierwszy ogień. To jestem nobody, tak po Niku. Obecnie z tej czwórki tutaj naszej, od doświadczenia chyba najmniejsze ze SQB. Gram w SQB w sumie dopiero od 8 miesięcy jakoś, ale szło mi na razie całkiem dobrze. Jak dostałem tutaj doceniony, dostałem dowódcę. No i to w sumie tyle, co mam do powiedzenia o sobie. Shadow. Jestem Shadow, niektórym znany jako Ninja. Marnuję czas w tej grze od 2013 roku. W jakich dywizjonach bywałem? To w takich bardziej znanych Killers Elite, Polish White Eagles czy Stormhawks. Klanówki grałem w zasadzie od początku jeszcze, jak nie było czołgów w zasadzie, już były klanówki pierwsze, w sumie tyle. Witam, jestem Zobul, znany też jako Zjebul, gram w sumie w tą grę ogólnie od 2014, klanówki 2016, byłem w dywizjonach Killers Elite, podobnie jak Shadow, to brat, w PWE. W Bowsach, w Stormhawkach też również. No i co? No i też marnuję dużo czasu w tej grze na SQB, bo poświęcam głównie. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają i są tutaj na tym kanale po raz pierwszy, no to ja jestem iHope, prowadzę ten kanał, prowadzę wspólne granie i jako tako doświadczenia na SQB może nie mam zbyt dużego. Raczej skupiałem się zawsze na randomach. Nie uważam się za złego gracza, no ale tutaj szczerze wam powiem, że bez Shadowa i Zobula to no nie byłbym takim graczem, jakim jestem na tym na tych SQB-kach, nie? Zamysł był taki, żeby nagrać dzisiaj niemal całą encyklopedię SQB, no ale niestety trochę nam nie wyszło. Dlatego od razu odsyłam słuchaczy do opisu. Znajdziecie tam link do Discorda, na którym prowadzimy rekrutację. Zasady i wymagania są ładnie rozpisane na odpowiednich kanałach. Możemy przejść do meritum. Dla rozluźnienia może zacznijmy od naszego słowniczka, który podobno ma już swoją historię. Niektóre pojęcia rozwiniemy w dalszej części podcastu. No to zaczniemy od takich oczywistych rzeczy jak ziemia, powietrze. Tutaj chodzi, no wiadomo, że ziemia, czyli czołgi, tak, i pelotki, powietrze, czyli samoloty i ewentualnie helikoptery. Wszystko co lata, ale z pominięciem latających czołgów z klifu. O tak, no to nie jest powietrze. No, jakby nie ma tutaj nic za bardzo do tłumaczenia, ale niektórzy nie wiedzą, tak? Naprawdę zaczynają jakby grać w oddziale, zawsze grali sami i słyszą powietrze. No i patrzą się powietrze, no rzeczywiście, pogoda ładna, nie? No, tak więc powietrze, dla ścisłości. Tak powietrze, trochę mgły, ostry cień się pojawił, czas nie walczyć. Jak masz mgłę, to znaczy, że masz słaby rendering w Minecrafcie. To tak kiedyś było, kiedy się grało na laptopie. Dobra, czyli tak, powietrze, czyli po prostu latające jednostki. Jak ktoś powie, uwaga, albo po prostu powie powietrze, to znaczy, że widzi, że lecą samoloty, nie? Ziemia, no to wiadomo, że na przykład komunikaty dla czołgów albo coś w tym stylu. Okej, lecimy dalej, czyli flanka, mamy flankę. No to jest pojęcie no, dość standardowe. I co ono oznacza, Shadow? Boki. Boki! Ole się odezwał, chłop.
No flankę, czyli no wiadomo, nie środek mapy, tylko gdzieś tam bokiem ktoś jedzie, jakiś popyla jakiś, nie wiem, M22 śmieszek i próbuje nas objechać, tak? Więc jak ktoś mówi prawa flanka, to znaczy, że z prawej strony mapy od was właśnie ktoś się znajduje. Dalej mamy kapy. No tutaj no to też sam może wytłumaczę od razu. Wiadomo, kapy to od capture, czyli jakby te flagi, tak, które trzeba przejąć. Tak, najważniejsze jest ewentualnie. Punkt D. Najważniejsze jest punkt D. Tak, ewentualnie atakować punkt D. Można powiedzieć, że kapy wzięły się od kustosza. Czemu od kustoszów? Tak. No bo jest na C, custosz. Tak. A Tomo lubi, uwielbia wręcz. Custosz. Chyba, że jedziemy na B, czyli na basen. Tak jest. Mam pytanie. Czy kustosze jabłkowe już wróciły, czy one dalej są wycofane? A to do Toma trzeba zadzwonić. Tak, do Toma się trzeba pytać, tak. Kurde, możecie napisać w komentarzach. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Dupa, plecy. Czyli dlaczego jak ktoś mówi dupa, to nie jest wcale taki komplement. Sobul, może ty powiedz, co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że ktoś znajduje się, jakiś poeta znajduje się na godzinie 6, ewentualnie 7, 5, bo to jest tak mniej więcej określenie. Bo dupa zawsze w czołgu jest kwadratowa, nie? Więc jak ktoś się nie zna na zegarku, to niech się lepiej nauczy. No, generalnie, zdecydowanie. Tak, pokrótce powiem, że pozycję czołgu przeciwnika określamy względem kadłuba nie wieży, lecz kadłuba czołgu. I oczywiście z przodu czołgu jest 12, z tyłu jest 6, na lewo jest 9, prawie jest 3. No i reszta godzin, no to sobie już chyba ogarniecie. Polecam zawiesić sobie właśnie taki zegar tarczowy nad komputerem. Przez długi czas tak grałem i się bardzo szybko nauczyłem właśnie tych kierunków. Aktualnie kartkę zegarem wydrukować. Jak ktoś korzysta z zegara słonecznego lub elektronicznego, to się nie nauczy. Dokładnie. Dobra, dalej mamy coś takiego jak boomer. I z kolei to nie jest obraza, żeby nie było. To jest po prostu określenie na bombowiec. Lecimy dalej. Shadow, powiedz mi, co to znaczy, że typ jest bez głowy? A, to znaczy, że nie jest zdolny do ostrzeliwania nas swoimi kiepskimi argumentami, bądź też działa głównego. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Czyli ma wyeliminowane działo, zamek działa, czy tam, nie wiem, no, celowniczy się działonowy, znaczy się do tego zalicza? Tak, ale na wyższych wymiarach trzeba pamiętać o tym, że dowódca też może strzelać. I to jest ważna informacja. Dobra, powiedzcie mi, co to znaczy, jak ktoś powie gąska, albo że wróg jest na gliździe? A to Zobul panu wytłumaczy. Panie Zobul. To jest bardzo prosta sprawa. Wiadomo, każdy czołg ma glizdę, może być na gliździe. Nawet jest taki jeden gość, który jeździł na gliździe i nawet dalej to robi. Niestety go tu z nami nie ma. Generalnie oznacza to, że czołg nie potrafi się ruszyć, czyli ma wyłączony silnik, ewentualnie przykładnie, lub zdjęte dwie gąski. Oczywiście zawsze może być wszystko naraz, nie? To już jest zglizdowany totalnie. Totalnie zglizdowany. Bardziej zglizdować się nie da. Okej. Okay. Teraz w sumie bardziej informacja dla pilotów. Co to znaczy, jak ktoś mówi gruzuj? I czemu nie ma to związku z Rumunami? Shadow? Chyba cyganami. No to wytłumacz. Ale że cyganów? Nie, co to jest gruz? A gruz to są generalnie bomby i rakiety zdolne rozdupcyć wrogi czołg. Albo nasze czołgi, w zależności od tego, no w sumie nie w zależności od tego, kto leci, tylko gdzie zrzuci. W zależności od tego, czy ogarniasz, który teraz jest twój, a który przeciwnika. I na gruz mówi się też czasem po prostu bardziej standardowo podwieszki, no bo to jest uzbrojenie podwieszane, nie? No okej, okay. Teraz też dość standardowe określenie, czyli jotkuj. Co oznacza jotkuj? No Body, może ty nam wytłumaczysz, co oznacza jotkowanie. No, jotkuj jest bardzo proste. Chodzi o to, żeby popełnić sam...
Polecam. Nie, nie można tego mówić na podcaście. O nie. Nobody najlepiej to robi na SQB. Tak? Muszę to wypikać tak. O nie. Żeby nie, rozwalić swój własny czołg. Tak, chodzi o to, żeby... na 3 sekundy. Załoga wychodzi i zostawia po sobie dynamit i wybucha czołg. Tak, właśnie tak. I teraz tak, jak ktoś mówi jotkuj z dowódców, to znaczy, że jotkujesz. A mówię to w sytuacji, kiedy bitwa i tak jest w dupę i szkoda naszego cennego czasu, żeby oglądać, że i tak przeżniemy. No. Dokładnie. Prosto i na temat. Co dalej? Dalej mamy coś takiego jak puszowanie. Jest to z języka angielskiego, oczywiście od słowa push, czyli pchać. I co to dokładnie oznacza? Przełamywanie linii frontu wroga albo po prostu jakby jak jest na przykład... starcie dwóch czołgów między sobą, jeden z nich będzie pikował za rogu na przykład, to on w tym momencie puszuje też. On tak się wychyla. No, czyli generalnie są to takie, powiedzmy, głównie na ziemi wszystkie, jakby to powiedzieć, czynności ofensywne, które prowadzą do tego, że jednocześnie jakby atakujesz wroga, ale też wystawiasz się na jego ostrzał i możesz przez to troszkę oberwać. Więc jak ktoś mówi nie puszuj, to znaczy, że masz się po prostu chować za winklem, powiedzmy, i albo nie jechać na pałę przed siebie. Albo nie jechać na pałę, co jest... Albo nie wlatywać na pałę samemu na 4 wrogie samoloty, czy ile tam ich jest. Tak, często też w sytuacji, gdzie spotkanie jest bliskie, w sytuacji jeden na jeden na ziemi, puszowanie też jest, tak, wychylanie się choćby małej części pojazdu, kawałka wieży czy gąsienicy. No, od siebie dam przykład, że na przykład na treningu ostatnio graliśmy, gość miał M901, ja miałem Abramsa, no i wiadomo, Abrams to, no to strzałkami strzela, nie? Ale ja zawsze na takie sytuacje mam sobie załadowane, nie wiem, 3-4 hit FS-y. No i gościu lekko, dosłownie wystawił tą swoją wieżę Woliego, a ja do niego z hit FS-a cyk strzeliłem, ciśnienie wyeliminowało całą załogę i wyszedłem bez szwanku, nie? Więc można uznać, że to też było z jego strony puszowanie, choć przyznam, nie zrobił tego specjalnie w tamtym momencie, nie? Puszował stojąc w miejscu. Puszował stojąc w miejscu. Push up. Okej. Okay. Dalej ulubione słowo Shadowa, czyli żni. Co to znaczy? A, to nie tylko moje. Nie będę podawał genezy tego słowa. Albo nie, no ja mogę przytoczyć tak na szybkości. O, to żni. To żnę. No więc tak. To było w pracy. Już się kończyła moja szychta. I Hob mówi... No, w sumie już przyszedłem na moją zmianę. Jeszcze się jego zmiana generalnie nie zaczęła. Zostało tam, nie wiem, 10 minut mojej zmiany. Mówi, a, żnij już. Żnij do domu. I to się wzięło tutaj. I co to żnąć dokładnie to znaczy? Żnąć to znaczy zapierdzielać na punkt bardzo szybko. Dokładnie, bardzo ładnie. Na punkt? No... Na punkt albo na cel po prostu obrany. Tak, na cel, który jest wyznaczony przez dowódcę. No, na przykład żnij na wroga, to znaczy, że masz jechać, pizda ogień tak, do przodu i tak masz go jest. Rozwalić. Bez dyskusji. Zginiesz to do łagru. Albo żnąć na kapa. No. Tak. Można też żnąć w inny sposób. Niestety nie możemy tutaj tego powiedzieć. Ani zaprezentować. To zdecydowanie nie. Chociaż wam powiem, że YouTube, taka dykresja, YouTube zezwala na nagość i wszelkie czynności tego tak, typu, tak, jeżeli wiem. Są to filmiki edukacyjne. Serio. Tak. Wiem. Kiedyś, jak miałem 12 lat, randomowo spotkałem się z filmem, który przedstawiał lekarza badającego kobiece piersi. Więc byłem bardzo zaskoczony tą informacją. I wtedy. Co, żnąłeś? No nie, nie żnąłem, wiesz, mam lepsze technik. Źródła do tego. Grapefruit Technik. Dobra, to teraz lecimy do kolejnego... A propos technik, cały czas była mowa o Lego, tak? Tak. Okej, okay, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, teraz lecimy do kolejnego stwierdzenia, które w sumie jest tak na dobrą sprawę w użyciu od tego update'a, czyli od Breaking Ground. Dobrze mówię?
Groundbreaking. Groundbreaking, o. Jest to określenie do bocianiego gniazda. I może to trochę głupio zabrzmi, ale nie jest to wcale takie gniazdo snajperskie gdzieś na najwyższym szczycie, ale jest to po prostu lej po bombie, więc jak chcesz sobie ukryć trochę kadłuba, to masz właśnie wjechać do bocianiego gniazda. Chyba, tylko... że sobie sam wykopiesz taki lej. A też można, jak najbardziej, chociaż kwestionowałbym no, efektywność. Ciężko jest wykopać gniazdo, już prędzej basen można zrobić. Tak jest. A jeszcze jak zrobisz basen na basenie, czyli na punkcie B, to już w ogóle jesteś OP. Tak. Dobra, często pojawia się też określenie na randomach, że dlaczego nie wyekspiłeś sobie tego pojazdu na randomach, tylko przechodzisz na przykład, nie wiem, ze stokowym pojazdem na SQB. Co to są randomy? Jedno słowo wystarczy. Dwa w sumie. Bitwy losowe. Zdecydowanie, bitwy losowe, czyli jak klikniecie sobie w hangarze do boju, to wam losuje wam jakby mapę, tak? I to są bitwy losowe. Dobra, następnie mamy coś takiego jak kabriolet. I nie, nie jest to powód do szpanu. Zobul, powiesz może dlaczego? Dlaczego? Jakby to powiedzieć. Generalnie to jest pojazd, który ma otwarty dach. Nie jest to pelotka oczywiście. Jest to jakiś, nie wiem, niszczyciel czołgów typu M10, nie wiem, Pak Puma. Co tam jest jeszcze otwarte? M36. Generalnie to jest coś, co łatwo zniszczyć bez użycia bomb rakiet, czyli gruzu tak zwanego. Mhm. Najprościej. Czasami w kabriolety zaliczamy czołgi, które mają dach, ale ten dach po prostu jest na tyle cienki, że tak naprawdę go nie ma. Przykładem może być takie PZ-4, które ma o bardzo mało milimetrów pancerza z góry i prawie każde dwunastki po prostu przebiją na wylot, nie? Dokładnie. No dobra, słuchajcie, ostatnim pojęciem w naszym słowniczku będzie meta. I słuchaj, Shadow, ty to ostatnio, jak próbowaliśmy sobie nagrywać zeszłym razem, nie pykło, to dość dobrze to wytłumaczyłeś. Czy mógłbyś powiedzieć, co to jest meta i w sumie do czego służy? Najbardziej ogólnikowo meta jest to lista maszyn, ich najbardziej, nie wiem, odpowiednich pod SQB. Ma ona za zadanie przede wszystkim zmaksymalizować efektywność naszej gry, zobrazować, na jakie maszyny możemy najczęściej natrafiać, przez co możemy skuteczniej planować i rozstawiać nasze bitwy. No i co za tym idzie, zaoszczędzić przy tym jak najwięcej naszego cennego czasu i zapobiec popełnianiu w kółko tych samych błędów. I tu poleci przykład. Jest 3-7, chłop jest mistrzem Spita 2B, może porobić sam 4 czajki, tylko jak mu zostanie do zniszczenia takie KW-1 na ziemi, no to może se stanąć na śmigle i tak go nie zniszczy. Trzeba pamiętać, że SQB rządzi się swoimi prawami. Jakby SQB to jest w sumie tryb, który jest jak najbardziej zbliżony do naziemnego RB, ale to nie jest naziemne RB. I to nie jest tak, że gracie z randomowymi graczami. Gracie z ludźmi... To jest tak, jak myślisz, tylko nie tak. Gracie z ludźmi, którzy naprawdę znają swoje pojazdy, wiedzą jak rozstawić, wszyscy ze sobą rozmawiają, wszyscy podają informacje, gdzie kto jest i no po prostu musisz mieć pojazdy, które sprawdzą się w konkretnych sytuacjach, tak? W sytuacjach, które najczęściej występują na SQB. I po to jest meta. Dobra. Słuchajcie, w ten sposób przechodzimy sobie do kolejnego punktu i zrobimy to w następujący sposób. Wyobraźcie sobie, że zebraliśmy się na kanale głosowym do SQB i wszystko, co może, to idzie niezgodnie z planem. Co może pójść źle, idzie źle. Przywołajcie sobie w głowie jakieś takie najbardziej absurdalne sytuacje, których byliście świadkami. Powiedzmy... Nie wiem, wchodzi brat Zobula, czy kto to tam był i mówi... Nie obrażaj pan. I mówi... Siema, co gracie? A bo ja nie mam, bo ja mam ten czołg, a nie tamten. A może być ten? Albo coś? I od tego się zaczyna. Słuchajcie, przywołajcie jakieś takie sytuacje i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy tutaj taką listę, z której będziemy korzystać oczywiście.
Chciałem na samym początku dodać, bo nie wiem, czy to jest tu zawarte, nie pamiętam, że jak dostaniecie metę do rąk jakby, może nie własnych, bo to będzie miał, będą mieli wszyscy na użytek, cały dywizjon, to błagam, wymaksujcie pojazdy z mety. Dokładnie, bo... Już nieraz się tak zdarzyło, podam przykład taki szybki z ostatnich SQB-ków, oczywiście na topkach. Miałem sobie Abramsem, który też nie był do końca wymaksowany, bo oczywiście nie miał tych takich pobocznych modułów, czyli gąsienic, hamulców i tak dalej, ale w trakcie SQB-ku wybadałem silnik i swoim kompanom tak uciekałem po prostu, że ja dojeżdżałem na miejsce, a oni byli dopiero w połowie drogi. A to jest bardzo znaczące, jeśli chodzi o czołgi na topkach, bo na miejsce trzeba dojechać bardzo szybko i trzeba szybko reagować, a zanim reszta twojej drużyny dojedzie, no to już możesz nie żyć, ten kto ma wymaksowany czołg, nie? No i jeszcze ja od siebie w sumie dodam, że jeżeli chodzi o topki, no to wiadomo, że bez termo albo bez strzałek to można no naprawdę nieźle przewalić grę. Na dużych mapach też dalmierz daje dużą przewagę. O tak, dalmierz to jest kozacka opcja, nie? I dalmierz to jest w ogóle jedna z ważniejszych modyfikacji, no bo gościu wystarczy, że cię kliknie, 2 sekundy i możecie strzelić gdziekolwiek jesteś, nie? Jakie dwie? Pół sekundy. No, pół sekundy. Co jeszcze ważne w tych modyfikacjach? No na pewno to, jeżeli chodzi o czołgi, no to jak zawieszenie sobie odblokujecie, no to na pewno wam mniej buja działem, jak strzelacie w ruchu. I wiadomo, jeżeli czołg nie ma stabilizacji działa, ale jednak jest gracz doświadczony jako tako, no to jest w stanie tak naprawdę wstrzelić się w ruchu w jakiś jadący czołg, no ale jak nie ma wyekspionego tego zawieszenia, no to jest już trochę ciężej, nie? Co tam, w samolotach na przykład, no to wiadomo, że jak macie samolot z mety, który w sumie jest w tej mecie tak naprawdę włożony, ponieważ ma dużo gruzu i porządnie może zniszczyć wrogie oddziały, no to on jest bezużyteczny praktycznie, jeżeli nie wyekspicie sobie go do końca albo przynajmniej nie wyekspicie tych modyfikacji odpowiedzialnych za uzbrojenie. W samolotach generalnie jest taka magia, że musisz mieć gruz. Jak nie wiesz, co to gruz, to zapierdzielasz podcast od nowa w tym momencie. Tak. A jeżeli myślisz, że wybadanie samego gruzu wystarczy, no to tak średnio, bo będziesz latał taczką, która ma gruz, jej. Ale w powietrzu będzie taka średnia. Więc w samolotach dobrze jest wybadać flight performance. Polerowanie kadłuba można pominąć. W niektórych przypadkach, na przykład G91R3, to też polecam nie korzystać z hydrauliki, bo można tracić skrzydła 2 razy szybciej niż zazwyczaj. A, no to prawda, w niektórych samolotach opłaca się to po prostu wywalić, tą modyfikację, jak już się ją odblokuje. Dobra, czy chcecie o czymś konkretnym teraz jeszcze powiedzieć, czy ja mam wybrać? Znaczy, no to niech będzie, że ja zacznę, bo lubię iść na pierwszy ogień, ale nie na SQB. Więc przede wszystkim musicie pamiętać, że na SQB nie liczą się staty, to nie są właśnie randomy. Oczywiście to jest gra zespołowa, to nie jest tak, że każdy sobie jedzie gdzie chce. Po prostu trzeba się słuchać dowódcy, to jest najważniejsze. I tam będzie kolejna zasada w tym, każdy ma swój umysł, co jest najważniejsze. Jak już dojedziesz do punktu, to po prostu nie stoisz i czekasz głupio, aż ci dowódca powie z imienia i nazwiska cię wymieni. Nie wiem, jedź na punkt B, wyślę list, Pigeona wyślę z listem, żebyś kurde wjechał na ten punkt łaskawie, a nie stoisz przed nim, mimo że on wcześniej powiedział podjedź pod punkt, i na razie poczekaj, nie? Jak się rozwinie akcja do takiego stopnia, że na przykład od 2 minut tam nie będzie wroga, no to oznacza to po prostu, że tam nikt nie przyjedzie. To, że dowódca... Możesz wjechać po prostu na punkt. To, że dowódca to nam dowodzi, nie znaczy, że jesteś niekompetentny jakby, nie? Więc... Tak jest.
No, a jeżeli uważasz, że jesteś niekompetentny, no to zawsze. No, my mamy Discorda, mamy kanał tekstowy, mamy kanały głosowe, mamy Zobula, który tak naprawdę jest chętny i może tak pomóc, jakby przeszkolić w niektórych kwestiach, odpowiedzieć na pytania. Jeżeli czujesz się niekompetentny przed SQB, no to po prostu zapytaj, powiedz, o co chodzi, nie? Czy tutaj masz zrobić w takiej sytuacji to, czy to? Ale pamiętajcie, żeby to robić przed SQB, a nie podczas, nie? Co jeszcze jest ważne? No to no było powiedziane, że tu chodzi o przeżycie, nie? Nie liczą się staty, czyli to nie to, że ty masz zrobić jak najwięcej fragów, tylko masz jak najdłużej przeżyć. Wiem, że odkryję teraz Amerykę, ale jak jeżeli przeżyjesz, to będziesz miał więcej szans, żeby rozwalić wrogów. To się uzupełnia. I zająć capy. I zająć kapy. Pamiętajcie, żeby zawsze osłaniać swojego z oddziału, nie? Jeden patrzy na drugiego, patrzy na jego boki, na jego tył, drugi patrzy na trzeciego. Każdy jakby jest dodatkową zawsze parą oczu na polu bitwy. Jesteśmy zespołem i gramy zespołowo. Jeśli mogę się wtrącić, to a propos tego, że osłaniamy się nawzajem, na przykład jeśli ty zginiesz, a twój kolega z drużyny żyje, wchodzisz na niego, nie wychodzisz do hangaru, tylko wchodzisz na tryb obserwatora. I co najważniejsze, bo tutaj akurat nie jest w tych zasadach to wymienione, ale teraz sobie przypomniałem, nie patrzysz się w tą samą stronę, w którą on się patrzy, bo to bez ale sensu. Jeszcze jedna sprawa do tych, jak zginiesz i zginąłeś w jakimś strategicznym miejscu, na jakimś moście, czy jakimś cienkim gardle, gdzie przejeżdżają czołgi, albo na jakimś punkcie, to zostajesz na swoim wraku i nasłuchujesz i obserwujesz ze swojego wraku. Tak jest. Generalna zasada jest taka, że nikt nie ma oczu w dupie, ale jeżeli zapierdzielisz deda, to możesz takimi oczami zostać. Jednocześnie nie śmierdzieć. No, to nie w tym dywizjonie. A, tu śmierdzimy. Nie, właśnie tu nie śmierdzimy. No więc zapraszamy do nas, jeżeli nie chcecie śmierdzieć. Stołki zostawiamy przed drzwiami, pamiętajcie. Kolejna ważna sprawa. Słuchajcie, podczas SQB proszę nie słuchajcie muzyki. Granie na słuch jest bardzo ważne i tutaj kwestia ustawień. Nie wiem, Zobul, powiesz coś o tym? Jakby to powiedzieć? Oczywiście musicie być quality players. To znaczy musicie włączyć sobie ULQ tak zwane, czyli wsparcie starszych kart graficznych, jeśli taką posiadacie. Nie przesadzaj, tego aż nie trzeba. Tego aż nie trzeba, wystarczy mieć Integrixa. No więc wystarczy zmniejszyć wszystkie renderowanie drzew, wszystkie cienie, nie wiem trawy. Co tam jeszcze jest, trawy i tak dalej. Oczywiście wyłączyć trawy w celowniku, bo to jest chyba podstawa. I wtedy po prostu będziecie mieli znacznie większe pole widzenia, więcej będziecie dostrzegać. Plus do tego jest jeszcze nakładka graficzna NVIDII, którą też można zastosować, ale to może w osobnym poradniku, to tak po prostu na marginesie tutaj powiem, bo to jest trochę przy tym roboty i generalnie trzeba osobny film do tego nagrać. No, a jeszcze a propos ustawień audio? To w ustawieniach. W ustawieniach audio są takie dwa główne parametry, czyli wysokość dźwięku silnika naszego i wysokość dźwięku silnika pojazdu wroga i przejeżdżników, wszystkich pozostałych w każdym razie. I te dwa parametry trzeba ustawić, jeden maksymalnie, drugi minimalnie. Krótka piłka, silniki innych pojazdów na maksa, twój na minimum. Jeszcze mały disclaimer do ustawień graficznych. Na pustynnych mapach są czasami takie burze piaskowe, więc warto jest ustawić gęstość cząsteczek na zero, bo wtedy tak jakby nie widać tej burzy piaskowej, czy jak to nazwać, tego piasku po prostu tak w celowniku nie widać. Tak jeszcze chciałem wtrącić a propos celownika. Niektórzy, znam taki przypadek, miał ustawiony celownik, znaczy w celowniku widział swoją lufę, czyli tak jak macie na symulacji. Generalnie da się to wyłączyć, tak się nie powinno, nie wolno tak grać na SQB, po prostu będziecie mieli straszne, ale to straszne utrudnienie. To jeśli prawda. Nie wiecie jak to zrobić, zawsze możecie przyjść do mnie, ewentualnie na priv napisać,
to porobię screeny, albo po prostu porobię screeny i wrzucimy na jakiś tam kanał. A od siebie dodam, że to jest wytłumaczone w poradniku dotyczącym, poradnik jak celować czołgiem na kanale, więc jak chcecie sobie to znaleźć, to zapraszam serdecznie, bardzo przydatny film. Co następne można powiedzieć? Chyba można powiedzieć coś o alt-tabowaniu i wychodzeniu z bitwy na Z2. Może Shadow zacznij? No nie robi się tak generalnie. Jeżeli potrzebujesz odejść od kompa, to zakomunikuj to jasno albo gdzieś napisz, żebyśmy o tym wiedzieli. Bo jak tak bitwą. Znikniesz sobie tak za przeproszeniem z dupy, no to nieładnie i wszyscy na ciebie czekają, nie wiedzą co się dzieje, czy walnąłeś focha, czy matka ci szczeka akurat w tle, no nie wiadomo co się z chłopem dzieje, chłop w szoku może jest i poszedł. No, a jeszcze gorzej jak to robicie podczas bitwy. No zdecydowanie, jak tak już nie rzuci was do bitwy, to jakby zobowiązaliście się do tego, żeby zagrać tą bitwę i skupić się na niej, nie? Jakby jesteście odpowiedzialni za swój zespół, a wasz zespół jest odpowiedzialny za was. Więc tak, jeżeli wy sobie znikniecie, to tak jakby pokazujecie fuckera do 7 osób w waszym dywizjonie. A może nawet do tych 120 osób, które są w całym dywizjonie, bo ta jedna bitwa może spowodować, że spadniecie o kilka miejsc w rankingu, nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby się jednak skupiać. Podczas bitwy, nawet jak nie idziecie na Z2, to nie alt-tabujecie sobie na, nie wiem, na drugi ekran, czy na inną kartę, żeby zmienić, nie wiem, odpisać komuś na Facebooku. Robicie to pomiędzy bitwami. I co najwyżej wtedy mówicie, że Z2 i no, i tak to powinno wyglądać. Jeszcze a propos gotowości. Ja bym chciał powiedzieć właśnie a propos tej gotowości. Jak nie dacie gotowy i nikomu nie powiecie, że Z2 czy coś w tym stylu, bo był szum w bitwie, bo akurat wcześniej była też grana bitwa SQB, to nic się nie stanie, po prostu będzie widać, że nie daliście gotowy, bo jak dacie gotowy i sobie pójdziecie, no to też będzie miało skutki w bitwie, jak nie dołączycie w odpowiednim czasie, czyli jak się będziemy respić przykładowo. Albo na przykład jak będzie się już gra ładowało, to dowódca rozstawia jednostki naziemne, a wy przychodzicie na samego respa, niby zdążyliście, ale nie wiecie co macie robić, muszę znowu mówić, nie? Zrobią tak 3 osoby i pół bitwy schodzi na tłumaczeniu po raz trzeci co mają robić. Okej, słuchajcie, może powiedzmy trochę więcej na temat tych precyzyjnych komunikatów. Już powiedzieliśmy sobie w poprzednim punkcie o tym, że warto dawać komunikaty jakby zegarowo, czyli jeżeli ktoś jest idealnie na wprost was, w sensie od kadłuba, to mówicie na 12. Jeżeli lekko dosłownie z przodu, ale z prawej strony, no to na pierwszej, tak? I generalnie używamy zegara zawsze, jeżeli mówimy o kierunku. I zawsze względem kadłuba. Czyli nie mówicie prawa, lewa, no chyba, że jesteście w samolotach, ale w czołgach, no to nie mówicie prawa, lewa, tylko najwyżej trzecia, dziewiąta, nie? Żeby to miało ręce i nogi, bo to jest duża różnica pomiędzy na przykład taką dziewiątą a dziesiątą. Ogromna wręcz. Jakby to powiedzieć, niektórzy podczas stresu na SQB-kach też, SQB też mogą wywołać lekki szok, stres, no to komuś się mogą kierunki po prostu pomylić, to jest normalne, nie no. Zdarza się nawet i najlepszym na SQB. No i co jeszcze a propos precyzyjnych komunikatów należy powiedzieć? No to może najpotrzebniejsza w ogóle rada a propos tego, czyli żeby nie gadać niepotrzebnych rzeczy, żeby nie pieprzyć o głupotach. Tutaj myślę, że Shadow najlepiej by o nim powiedział o takiej sytuacji, bo to była sytuacja z powietrza, ale ogólnie był taki jeden gracz, co bardzo dużo gadał i ciężko było się skupić na bitwie i przez to nie usłyszał instrukcji Shadowa, który był wtedy dowódcą w powietrzu, i sam zszedł na pelotę, sam się z nią zaczął strzelać. Oczywiście został zestrzelony, no i nie było to przyjemne, bo przegraliśmy bitwę, a przez to, że dostał potem lekki opieprz, to zreczkwitował trochę nam i cała siódemka poszła się nudzić przez następne godziny, bo zbieraliśmy ludzi do grania. Rada jest prosta, przede SQB umyj uszy. A na SQB zamknij
No. No i chodzi tutaj o to, żeby no nie mówić, jaki to obiad się miało wczoraj, albo nie, o kurde, dostałem w prawe skrzydło, słuchajcie, no nie wiem, czy mi się uda nawrócić na tego typa, nie? No, takie informacje są kompletnie nieprzydatne, tylko trzeba powiedzieć, dostałem, wracam. I tyle. Ewentualnie było też coś takiego, że tak jak powiedziałeś o tym skrzydle, to dostałem skrzydło, za mną leci P47. Nie, to jest F6. Nie, to jest B17. To jest CW. Nie. To jest P47. Dobra, chłopaki, wracam. Generalnie hop chce zeszpanować swoją wiedzą, która i tak jest niedoprecyzowana. Nie polecam. No. Jeszcze jeżeli chodzi o te precyzyjne komunikaty, no to jak powiedzmy atakujecie wroga i okaże się, że rozwaliliście mu powiedzmy działo, no to nie mówicie, okej, dobra, wyjeżdżam do wroga, strzeliłem, ma uszkodzone działo, słuchajcie, patrzcie tam przy krzakach, nie? No to nie robicie tak. Po prostu wyjeżdżacie, strzelacie, mówicie działo, zaznaczacie markerem dla składronu. Albo bez głowy. Albo bez głowy. Zaznaczacie po prostu na żółto, bez działa mówicie, się cofacie i dywizjon wszystko wie, bo to są osoby, które potrafią grać, tak? To nie są jakieś nuby na randomach. Generalnie jest jeszcze kwestia opisywania pozycji wroga. Spotkałem się z czymś takim, że... No, bo jest czołg tam, jest taka górka, taka zielona trawa i tam jest taki budynek z taką czerwoną dachówką i koło niego rośnie taka sosna duża, nie? I no tam za winklem kawałek widać, no czołg stoi, wiesz? No to nie, to jak chcemy pisać wypracowania, to nie tu. Jak chcecie o niego gadać, to przynajmniej narysuje się tam mapy, nie? Generalnie właśnie pozycje opisuje się względem mapy, na przykład nie wiem, chłop jest między B a C. Bliżej B, bliżej C, nie wiem, bliżej zamku, jakieś punkty odniesienia, żeby według tego mówić. Mhm. No i póki też... jesteśmy żywi, to można oznaczać, nie? Tak, właśnie. Tak, też jeżeli podaje się info pilotom, no to nie mówimy kwadratami, bo przypominam, że piloci mają trochę inną mapę, więc tu w grę wchodzi mark dywizjonowy. Już lepiej zaznaczyć mniej więcej okolice i ją jakoś opisać krótko, niż się upierać, że no jest na A7. Co mi A7? Gdzie jest A7? A7 to jest 20 km od pola bitwy. No i jak już jesteśmy przy tym markerze, to od razu powiem, że koniecznie trzeba ustawić przycisk, który będzie odpowiedzialny za funkcję oznacz cel dla oddziału, czy zaznacz cel dla oddziału. To jest taki żółty marker, może spotkaliście się z nim już w grze, który nie dość, że pokazuje się na mapie, to on jeszcze fizycznie w grze, w widoku z trzeciej czy nawet z pierwszej osoby, on jest na mapie. Dosłownie możesz kliknąć w jakieś miejsce, na przykład na jakiś budynek i wam się normalnie pojawia ten marker. Fizycznie wisi sobie w powietrzu nad tym budyneczkiem, tak? To jest bardzo przydatna opcja. No nie wiem, pokazałem to w szybkim poradniku 8, jak chcecie zobaczyć sobie, jak to działa. No ale praktycznie w każdym gameplayu na kanale jest. Co tam jeszcze można powiedzieć? Dajecie. No na przykład nie powtarzajcie informacji albo decyzji dowódców, albo no to informacji decyzji dowódców nie powtarzajcie, bo to też przeszkadza, zajmuje niepotrzebnie czas i przeszkadza w dalszej jakiejkolwiek komunikacji. No, a powtarzanie to jedno, ale drugie to, że w ogóle przejmowanie inicjatywy dowódcy, nie? Bo nieraz się zdarzyło, że był taki zabul na dowódcy, nic nie mówił, okej, ogarniał sytuację i jakiś tam gościu z dywizjonu, dobra, I hope, jedź tam, dajesz, rozwal go, nie? No po co, nie? Przede wszystkim jakby wprowadzasz zamęt, jeżeli tak robisz, bo... No nie wiadomo nagle, kto do ciebie mówi, kto jest dowódcą. Z drugiej strony mamy dowódcę, nie? Który siedzi cicho. Jak siedzi cicho, to znaczy, że masz siedzieć w miejscu albo używać mózgu, a nie żeby ktoś inny nagle zaczął decydować o tym, co się na polu walki dzieje. Dobra, precyzyjne komunikaty chyba mamy obgadane. Czy jeszcze coś tutaj można dodać do tego, czy nie? Jak myślicie? Nie wiem, w powietrzu? Tak. Ja bym chciał dodać, że jeśli...
samolot to się głównie tyczy topek. Jeśli pilot zaznacza coś na ziemi, a tym czymś na ziemi jesteś ty, bo oczywiście markerem dywizjonowym, to od razu mu komunikujesz, że ty to ty, a nie po prostu siedzisz cicho. Że bo, pilot zaznaczył tak powiem, ciebie. Tak, bo może ci sprzedać bułę taką, po której już się nie podniesiesz, czyli będziesz mógł albo obserwować, albo wrócić do hangaru. No i najlepiej markery te mają niki tych, co markują, więc najlepiej jest powiedzieć na przykład, no Zobul to ja, nie strzelaj, czy nie wypuszczaj tej rakiety, to tyle. Zobul to ja, wystarczy. Ja często właśnie jak leci samolot i widzę, że nurkuje i jestem w czołgu, to po prostu markuję tuż przede mną na ziemi i mówię, to ja, uwaga. I koniec, nie? Jeżeli czuję zagrożenie, że może dojść do team killa. No ale głównie to się tyczy właśnie pilotów, że jak piloci zaznaczają na was markerem, to macie mówić, że to ja. I wtedy ewentualnie wystarczy. Nasz, jak albo ten nasz, ktoś nasz, nie zauważy. Nasz. I to jest, i tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, to jest chyba jedyna sytuacja, w której można powiedzieć to ja, to nasz. Bo generalnie w dywizjonie, czy w ogóle w oddziale nie ma czegoś takiego jak ja, ty, on, mnie, ten, tamten. Co to znaczy? To nic nie znaczy. Jeżeli mówisz o sobie, to mówisz I hope na przykład, albo nobody, albo shadow. Bo ja, no nikt nie pozna ciebie po głosie, tak? Ludzie nie mają takiej pamięci, tak się nie orientują. Może inaczej, jak jest skupienie na, po prostu ludzie się skupiają na bitwie, to nie patrzą, mimo że mają włączoną nakładkę Discorda, nie patrzą, kto w tym momencie mówi, bo on musi obserwować, czy tam czołg zaraz mu nie wyjedzie. Więc mówiąc o sobie albo o kimś innym z oddziału, po prostu mówcie niki, nie? To jest bardzo ważne w dobrej komunikacji. Jeszcze a propos komunikacji w powietrzu. Jeżeli mamy sytuację, że leci czterech naszych na czterech wroga, to najczęściej padały pytania, no, na którego lecisz? To nie, to wtedy się nie zadaje pytań, tylko wybierasz sobie jeden cel, przykładowo skrajnie lewy, albo lewy od środka i się go trzymasz. Nawet jeżeli samoloty się pozamieniają pozycjami, to i tak trzymasz się tego, o którym powiedziałeś. Samemu musisz zadecydować. No to jest krótka piłka, no dowódca ci wszystkiego nie powie, nie będzie za ciebie grał. Mhm, dokładnie. Chociaż i tak się zdarzało. No, zdarzało. Co jeżeli, są sytuacje jak w stresie, po prostu ktoś nie reaguje na to, że ktoś do niego mówi, bo na przykład ma czołg i musi się skupić na tym, żeby dobrze go trafić, albo uniknąć, albo nie wiem, jest w trakcie konkretnej walki i zdarza się, że ten ktoś nie reaguje na nick albo na imię, to w takim wypadku warto powiedzieć nazwę maszyny, że na przykład Phantom odbij w prawo, masz dupę, nie? A nie, że nick. Albo Tiger, cofaj się. Po prostu. Cofaj do tyłu. Pleonazm. To znaczy do przodu czy do tyłu? Kołówko można do przodu. Dobra. Czy coś jeszcze można powiedzieć o komunikacji? No nie wiem, no wyjdzie w praniu. Lecimy dalej. Co można powiedzieć? Na przykład, żeby nie żonglować maszynami. I o co z tym chodzi? Shadow, może ty to powiesz, bo cię wkurzałeś na to. No, jeżeli dowódca ustala, że gramy na przykład 3 myśliwce, 1 bomber, no to trzymamy się tego ustawienia, a nie że w jednej bitwie a to ja polecę bomberem, a bo mi nie poszło tym bomberem, no to ja zmienię na myśliwiec. Po 2 bitwach chłopowi znowu nie poszło, a bo ja się nie nadaję do tego latania, no ja idę na czołg. No nie, no ludzie, szanujmy się, no, albo gramy tak, albo wcale. Jeżeli nie umiesz, nie idzie ci, no to się nauczysz, a nie nauczysz się nie robiąc tego. Jeszcze tak do ziemi, zmiany maszyn na ziemi. Rzadko jest tak, że jakaś maszyna, jeżeli masz maszynę z mety i drugą maszynę z mety, która też jest na tym pilarze i chcesz zmienić, to po prostu powiedz i się tam dostosuje dowódca, przynajmniej ja osobiście się zazwyczaj dostosowuję pod taktykę. Jeżeli bardzo będę chciał, żebyś zatrzymał tą maszynę, to ci powiem, żebyś nie zmieniał, ale zazwyczaj to wszystko będzie ok, jeżeli się poinformuje o zmianie maszyny.
Tak, bo ważne jest to, że każda maszyna jest inna. Mimo, że to są na przykład KW1, KW1 ZIS, KW1 L11, tam SK. Podobne prędkości, parametry pancerza, ale na przykład czymś innym się różnią, nie? Przeładowaniem i możesz się przydać w innym miejscu niż tam, gdzie by cię normalnie dowódca wysłał, nie? Generalnie konkretna maszyna jest też elementem taktyki. Przykładowo, tak jeżeli gramy na jeden bombowiec, trzy myśliwce i bierzemy sobie, nie wiem, Wewernę, Pyromyrskiego i G2, ale ktoś stwierdził, że no ja nie będę latał Wewerną, bo mi nie idzie, ja biorę G2, no to wtedy już mamy dwa samoloty, bo mamy dwie G2, które mają tylko jedną bombę, więc to trochę ogranicza nasze możliwości gruzowania. Także konkretna maszyna to jest na przykład myśliwiec i myśliwy. Myśliwiec z myśliwcem jest nierówny. To też trzeba zakomunikować, że na przykład zmieniam na to, żeby dowódca mógł jakoś to sensownie rozplanować. Chciałem powiedzieć, że jeśli nic nie robisz w bitwie, giniesz, totalnie nawet punktu nie przejąłeś, bo oczywiście nie to jest najważniejsze, żeby punkt przejąć, czy tam coś zabić, czy asystę mieć, to nie znaczy, że jesteś bezużyteczny. Tak się przyczyniłeś do tego, że na przykład wygraliśmy bitwę, nie? Bo możesz grać bombowcem typu Helldiver, nie wiem, nawet jak nie zabijesz tego wroga, a go zramujesz, zniszczysz w jakiś sposób, nie dostając za to jakiegokolwiek profitu, nie oznacza, że jesteś bezużyteczny, nie? I nie umiesz grać. Jak drużyna wygrywa twoja, to znaczy, że robisz dobrze. I tak tyle. Jest. To nie zmienia faktu, że musisz ramować co bitwę, bo to najlepszy sposób. Nie polecam. Okej, słuchajcie, tutaj dochodzimy też do takiej kwestii, że jeżeli chcesz po prostu skończyć grać, chcesz wyjść, to najlepiej będzie, jeżeli powiesz to trochę wcześniej, żebyśmy się przygotowali na to, że będziemy potrzebowali kolejnej osoby do składu. Czyli zaczynasz bitwę i czujesz, że jesteś zmęczony, nie wiem, głowa cię boli, albo nie wiem, matka krzyczy, żebyś pranie zrobił. No to mówisz, chłopaki, słuchajcie, ja po tej bitwie albo za dwie bitwy muszę lecieć, nie? A nie tak, że okej, bitwa była grana, albo jest środek bitwy i no to elo, pa, idę. No tak to nie ma, nie? Tak to nie robimy. No to jest po prostu niemiłe wręcz. Takie. Jeszcze taka zasada, bo zapomnę. Właśnie a propos tego, co mówisz teraz. Na przykład ktoś gra ostatnią bitwę i ten ktoś jest w bomberze, boomerze, ewentualnie jakimś myśliwcu i on chce szybko skończyć tą bitwę, bo został namówiony przez kompanów do jeszcze jednej bitwy i robi coś takiego, że leci po prostu na ura i ginie za zero i po czym mówi coś takiego, to dobra, to już kończę, chłopaki, na razie, powodzenia. To jest zmarnowany po prostu potencjał i czas. Co warto powiedzieć, to no, powiem tak, War Thunder się dynamicznie zmienia, BR-y się zmieniają, statystyki pocisków, pojazdów się zmieniają, mapy się zmieniają, więc jeżeli dawno nie graliście jakąś maszyną i chcecie ją wziąć na SQB, bo na przykład jest w mecie, to pójdźcie sobie wcześniej, nie wiem, na przykład po południu sobie zagrajcie parę bitew tą maszyną najpierw, żeby się przyzwyczaić znowu do tego, jak ona lata, jak się z niej strzela, nie wiem, no, jaki jest opad pocisku, żeby tego nie testować na nowo już na żywo na SQB-kach, nie? Ewentualnie możecie zapytać, nie wiem, Shadowa, mnie, jak ta maszyna działa, nie wiem, jak coś zrobić, nie wiem, jak się kontować, jak, nie wiem, jak zrzucać bomby i tak dalej, tak mniej więcej, jak to, jeśli chodzi o konkretną maszynę, oczywiście z mety, to można nas podpytać, nie? Zawsze. Dobra, ty, Shadow, mówiłeś, że na SQB-ki, że SQB-ki to nie jest tryb dla biedaków. O co z tym chodziło? Ano, chodziło o to, że potrzebujemy mieć jakieś lający odłożone. I nie na czarną godzinę, tylko właśnie na SQB-ki. Bo jeżeli ktoś przychodzi, zagra dwie bitwy i po dwóch bitwach skończy mu się hajs na naprawę maszyny, no to tak trochę słabo. Dlatego trzeba mieć to na uwadze. Też warto mieć autonaprawę włączoną na tym template'cie ze SQB, żeby po prostu nie przypominać za każdym razem, no musisz naprawić maszyny, bo ja nie mogę zakręcić bitwy. Mhm.
Czas się przez to marnuje niepotrzebnie, ludzie siedzą się, wkurzają i rozpraszają. No to prawda. W sumie nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, że warto zrobić sobie osobny szablon do SQB. Było mówione? Chyba nie. Chyba nie było. No to jak macie jakieś pojazdy w danej nacji, które są na mecie i wiecie, że będziecie ich używać w miarę często, powiedzmy na SQB, zróbcie sobie osobny szablon do tego. I tutaj informacja dla pilotów. Słuchajcie, na SQB zawsze musicie mieć czołg w line-upie. Nieważne jaki. Możecie mieć, powiedzmy... rezerwę. Tak, tak. Możecie mieć na przykład, nie wiem, no są SQB-ki, powiedzmy 7-3, no to możecie mieć Arado i do tego jakąś rezerwę, nie? Jakiegoś Panzera B. Ważne tylko, żeby ten czołg nie był jakby wyższej aży niż są wymagane. Bo i tak jest jedno życie, nie będziecie się respić tym czołgiem, ale Gaijin wymaga, żeby tam był. Mhm. No tak po prostu mechanika tego, jak to działa, nie? Czy to jest uzasadnione tym, że jakby ci ktoś przez przypadek, kto nie powinien wejść w samolot, wszedł w samolot, będziesz mógł wejść w czołg, nie? Bo jest zasada taka, że 4 samoloty mogą być maksymalnie na bitwę. No, to też ważna informacja. Tutaj ktoś dopisał z was, nie korzystaj z GeForce Now. I o co z tym chodzi? To ja napisałem. Chodzi o to, a tu musimy wymienić z Niku chyba, nie? Gościa takiego, który nam pomagał tworzyć to, co teraz właśnie wam omawiamy. Generalnie to jest program, który umożliwia granie w darmowe gry. Nie czyimś komputery. Nie. Czy można tak powiedzieć? Usługa generalnie... GeForce Now to jest streaming gier. I to tak bardzo żre internet. I możecie grać też? Sobie. I możecie grać sobie na tym w War Thunder, nawet na najgorszym laptopie, jeżeli macie dobrego neta, nie? Bo to jest dokładnie, jakby ta gra jest streamowana. Wy wysyłacie jakby sygnał z waszych klawiatur, w ogóle z urządzeń wejścia, wysyłacie na serwer, na którym jest odpalana gra, a z tego serwera przychodzi do was sygnał, obraz, nie? No i wszystko się wydaje super, może jest ciutkę większy ping, ale możecie grać praktycznie za darmo, nie? Tylko, że jest taki haczyk, że bardzo duże kolejki są do tej usługi i trzeba czasami czekać nawet godzinami. Pod warunkiem, że nie macie premium. Mhm. Tak no. Jest. Pytanie to, bo to dalej jest za darmo w podstawowej wersji, bo wiem, że kiedyś skończyły się miejsca. Akurat chciałem wypróbować i się skończyły na następny dzień. No, z tego co wiem... Nasz kolega się załapał. Kolega nie płaci. Nie płaci i kolejny minus tego główienka jest taki, że właśnie jak nie masz premium, znaczy nawet jak masz premium, to i tak tam jest ograniczony czas korzystania z jakby z sesji, bo tam cię wrzuca na sesję, załóżmy 3-godzinną, po 3 godzinach będziesz musiał zrobić restart jakby, nie wiem, czy gry, czy tego GeForce Now, już nie wiem. Trzeba było się zapytać takiego jednego gościa. Generalnie on, jak nie ma tego premium, no to co godzinę musi to robić i to jest marnowanie czasu też, bo czasami czekamy na niego 20 minut, żeby się zrehabilitował i wreszcie wszedł do bitwy, do gry znaczy się. Więc jest to usługa, która jest w sumie bardzo fajna do skorzystania na randomach, ale na SQB niestety no średnio, nie? Mimo, że na przykład oferuje tą nakładkę graficzną, o której mówiłem, NVIDIA, ale jeśli to ma być tak, to jest nieopłacalne, moim zdaniem. To już lepiej grać na Welku. I słuchajcie, jak już patrzę na ten nasz plik, to z ogólnych takich zasad przebrnęliśmy przez wszystko, nawet zahaczając o dużo zasad dotyczących poszczególnych jakby jednostek, typu ziemia, powietrze, ale jest taka jedna zasada i tu jest napisane, jak zdobędziesz 1600 punktów aktywności dywizjonowej, nie grasz bądź zmieniasz konto. I Zobul, Shadow, możecie się wypowiedzieć na ten temat. Dlaczego tak jest? To wiesz, ja chciałem skorygować nie aktywności, tylko osobistej oceny. A dobrze, aktywności można mieć. Aktywności można mieć w opór, ale no niestety DWG już nie jest dywizjonem typowo do badania maszyn dywizjonowych, więc w tym wypadku zapraszamy do JWG, ale generalnie polega to na tym,
że im więcej punktów zdobyłeś, wyrywając eskubeki, tym mniej ich dostajesz, a za przegraną bitwę coraz więcej ich tracisz. Przykładowo, masz 1600 punktów, wygrasz jedną bitwę, dostaniesz około 20 punktów, przegrasz bitwę, stracisz jakieś 50 punktów, czyli jesteś dwie wygrane bitwy w plecy. I dopiero wygrywając te dwie kolejne bitwy wychodzisz na zero, więc też trzeba zwracać na to uwagę, nie grać na chama, no bo można się kręcić w kółko z tymi punktami i przez to dywizjon nie idzie do przodu. Przychodzi 8 osób, które mają wysokie punkty, idzie im, powiedzmy, że więcej wygrywają niż przegrywają, ale że punkty działają tak, a nie inaczej, no to cały dywizjon stoi i ten czas, który poświęcają na grę, no to idzie do śmietnika, no bo dywizjon stoi. No, jakby pamiętajcie, że treningi to można odpalać sobie na niestandardówkach, nie? Słuchajcie, teraz możemy przejść jakby typowo do zasad na ziemi. Wiele z nich już w sumie sobie wytłumaczyliśmy i powiedzieliśmy, bo tak skakaliśmy z jednej do drugiej. No ale tutaj mamy teraz listę typowo do ziemi i się na niej skupimy. No co, lecimy, nie? Dobra. Ważna sprawa, jak respicie się na tej ziemi, to do jasnej ciasnej. Upewnijcie się, że wybraliście sobie dobrego respa. Niedawno dodali jakby takie żółte obwódki, powiedzmy, na respie, który się wybiera, żeby to było wyraźnie widać, który się wybrało. Żeby, no, były takie niefajne sytuacje, nie wiem, może ktoś z was przytoczy, jak ktoś się zrespił nie tam, gdzie trzeba i pojechał nie tam, gdzie trzeba. Tak jest. To jest ważne, bo dowódca musi na nowo taktykę układać, jeśli ktoś popełni ten błąd i się zrespinie w tym miejscu, gdzie powinien. No, w sumie, tak po ludzku mówiąc. No i w sumie tyle, nie? Generalnie, cytując klasyka, plan jest mój albo... Tak jest. O, jak dobrze, że wypikałeś, nie będę musiał w postprodukcji tego robić, nie? Dobra, też ważna sprawa, jeżeli są wrogie samoloty w powietrzu, mają gruz, są niebezpieczeństwem jeszcze dla was, no to chowajcie się za przeszkodami przed tym powietrzem, nie? Czyli wiecie, za jakimiś budynkami, żeby nie miały te samoloty dobrego podejścia, żeby tą bombę, nie wiem, wrzuciły przed ten budynek albo sporo za ten budynek, a nie prosto na was. Tutaj też chyba wracamy do kwestii ustawień graficznych a propos cieni, nie? Ktoś z was mówił, że cienie, w sumie ludzie na SQBK grają bez cieni, żeby wszystko było ja to w sumie mówiłem. Jest jeden widoczny wyjątek, nazywa się Shadow Fighter, jego się bierze na SQB. Haha, bo Shadow, bo cień. Dobre, dobre. No. I chyba, też... że nie potrzebujecie mnie w naszym składzie, to na... No, ja tutaj się wytłumaczę od razu. Ja gram z cieniami, gram na wysokiej grafice, ale tylko dlatego, żeby to się przyjemnie oglądało na YouTubie, więc jestem wyjątkiem. Tak, to jest, to może, to jeszcze ujdzie na SQB. Więc jak chcecie być YouTuberami, to nie róbcie tego akurat. Ale jeszcze jeśli chodzi o chowanie przed powietrzem, na przykład jak kampicie, już jest w połowie meczu i chcecie gdzieś się przygampić, to nie róbcie tego na otwartym polu, tylko w jakimś lesie, przy krzaku, przy budynku. I pamiętajcie o tym, że bezruch jest waszym największym przyjacielem przeciwko samolotom. Dokładnie. Jeśli chodzi o wykrywanie, bo jak już was wykryją, to lepiej uciekać oczywiście. Dokładnie. Jakby mieliśmy taką bitwę, w której został nam ostatni czołg i oni po prostu latali trzema samolotami nad bitwą, a gość po prostu stał się, nie ruszał z wyłączonym silnikiem i to wygraliśmy chyba nawet, nie? Tak, wygraliśmy, no, a stał na otwartym polu, najbliższy krzak był 2 metry od niego. Tak, i ten krzak jakby rozpraszał ten wzrok tych pilotów, nie? No bo jakby stał tak centralnie w otwartym polu, że 50 metrów około niego nic nie ma, to wtedy by go na pewno zobaczyli. No ale też co jest ważne, że ruch to jest pierwsze, co ludzkie oko jest w stanie zauważyć. Więc czasami, nawet gdy jest zagrożenie, nawet gdy to jest otwarte pole, czasami, dosłownie czasami warto stać i się nie ruszać z wyłączonym silnikiem. No ale to wiadomo, no tak, trzeba umieć tego używać, nie? Samoloty nisko przelatują, to mogą was usłyszeć też silnik. No. No właśnie dochodzimy tutaj do kolejnej kwestii, czyli w odpowiednich momentach wyłączajcie silnik. Jak już czołgi muszą strzelać do samolotów, to
powinny wybierać sobie osobno karabin, który znajduje się na wieży, a nie obracać całą wieżą. I przy okazji podnosić działo. Tak, i przy okazji podnosić działo. No chyba, że jesteście super snajperami i zostaliście sami, jeden samolot, który was już widzi, tak naprawdę już do was podchodzi, a wy jesteście w stanie to działo podnieść i go pieprznąć. No, ja tak czasem robię, ale to jest, nie polecam tego jakby ćwiczyć na SQB-kach, tylko na randomach. Nie wolno, nie wolno. No. Na randomach tak. Jakby polecam. Ja sobie ćwiczę strzelanie do samolotów z działa na randomach i to jest bardzo przyjemne. Ale nie tak, na czasami się udaje i jest satysfakcja. Do kompilacji można sobie wpakować. Plus dodatkowo jeszcze taki szybki protip. Te amerykańskie czołgi mają półcalówkę na dachu i można nią wyciągać niemieckim czołgom lufy, nie tylko niemieckim czołgom. Mhm. Jak się użyje tylko tego karabina, nie wyjeżdżać całym czołgiem, żeby strzelić w lufę. I jak się chcecie nauczyć jeszcze strzelać, to taka z głównego działa do samolotów, to taką zachętą jest to, że jest achievement na Steamie za zestrzelenie głównym działem samolotu w trybie symulacyjnym. Propos tych karabinków można jeszcze glizdować czołgi, bo to też dobrze gąski ściąga. No, ale tak jak mówiliśmy, ćwiczcie to sobie na randomach, nie? To strzelanie do samolotów z działa. Ja tylko jeszcze wspomnę, że jak chcecie sobie wybrać osobno karabin, żeby nie obracać całą wieżą, no to możecie to zrobić pod Y, to jest menu wielofunkcyjne, albo normalnie zbindować sobie przycisk. Ja na przykład mam na F4, nie? Normalnie karabinek i sobie obracam osobno. Ja to jest na przykład zbindowane na Ctrl i tam, gdzie jest numeryczna, nie? Wybieram sobie Ctrl 1, 2, 3, 4 i tam sobie wybieram, które działa operuje. No broń was, Panie Boże, nie pod Alt F4. Alta nie używam. Dobra. Kolejna sprawa też, która tyczy się KM-ów, czyli żeby nie napieprzać nim bez sensu. Tak? Bo pierwsze to wkurza, jeżeli to jest, nie wiem, zrespisz się i napierdalasz. Po drugie, no samoloty będą widziały tracery, gdzie jesteś. Czołgi będą słyszały, skąd strzelasz. Więc po prostu bez sensu tego nie róbcie, nie? Dalej, to jest też jedna chyba z podstawowych w ogóle rad w tej grze, jeżeli chodzi o czołgi, no to wiadomo, nie przejeżdżamy drzew ani dużych przeszkód, jak wróg nas nie widzi, bo no, jak jesteś taki malutki i sobie zapieprzasz w krzaczkach, to jest mała szansa, że ktoś cię zauważy, jeżeli nie będzie dobrze się przyglądał, ale jak już takie wielkie drzewo się przewróci w tamtym kierunku, no to macie trochę przerąbane. To jest oczywiste. No chociażby jest na mapie Polska, o ile się nie mylę, jak jest ta flanka, gdzie tam jest ten las, pola, to można zobaczyć przewracające się drzewa z jednego z respów na drugi, z obu stron w sumie, więc jak ktoś tam próbuje flankować, to na pewno trzeba na to uważać. Mhm. To Shadow, słuchaj, masz sobie ładnie bombkę na swoim samolocie i widzisz, że obok siebie stoją dwa czołgi, takie dwa ładne tajgerki. Jeden naprawia drugiemu lufę. I co robisz? Nie waham się i żnę prosto na nich. Robisz zdjęcie i zostawiasz w spokoju, o co ci chodzi? No, chodzi o to, że cholera jasna, nie stójcie obok siebie jak takie dwa kołki, bo wystarczy jedna mała bomba i będzie po was. Jeżeli chcecie... A nawet dwie małe bomby. A nawet dwie albo trzy, no zależy. W każdym razie, jeżeli chcecie naprawić kumpla z oddziału, to zróbcie to w takim momencie, w którym wiecie, że nie ma wrogich samolotów, ani w ogóle wrogów, tak, którzy mogliby wam zaszkodzić, nie? No to jest, mówię, jeden nalot, dwa kile. To może ja powiem o tym. Widzę ten komentarz, nie będziemy tego czytać. Spokojnie. Generalnie nie malujcie sobie czołgów jakimiś, nie wiem, różowymi, nie wiem, świnkami, jakimiś, nie wiem, różową panterą na przykład, czy czymkolwiek, jakimiś fajerwerkami, tym, co były dodane parę tam aktualizacji temu. Bo po prostu z daleka was będzie widać. Zresztą dla samolotu też to będzie łakomy kąsek. Niech gości świeci jak psu, wiadomo co. No i będzie was, każdy czołg z wroga oczywiście będzie miał was łatwiej dojrzeć. W krzakach, czy nawet, nie wiem, jak będzie wam kawałek lufy wystawał, który jest pomalowany tam na różowo, na biało. No nie bądźcie śmieszkami, nie ustawiajcie sobie
No, bo ja jestem najlepszym graczem, już odblokowałem biały kamuflaż, to będę grał białym kamuflażem, żeby pokazać, że już mam wszystkie kamuflaże, wiesz? Nie tak. Róbcie tego. Była taka osoba. Odpowiednich kamuflaży. Była taka osoba na SQB ostatnio właśnie, że to, dostała czapkę, taką fajną czapkę, mi się też podoba, taka fioletowa, dosyć duża. Czapka i maga. Też nią na SQB jeździ, czapka maga. I to po prostu nie można bardziej pokazać swojej pozycji niż taką czapką, naprawdę. Ten jeden fioletowy... Niestety nie daje to plus 50 do many i nie możesz zapierdzielić tym Fireballa, więc tak słabo tak. Trochę. Nie działa ten item, składam reklamację. Tak, jeden fioletowy piksel naprawdę daje im dużą przewagę wrogą w sensie. I pamiętajcie też, był taki maraton czołgowy jakiś czas temu, takie wydarzenie i można było takie czerwone, zielone i różne kamuflaże odblokować na topki. Też ich nie bierzcie, nie? Chyba, że potraficie je dobrze ustawić, na przykład jeżeli to jest taki zielony kamuflaż. Ja tego używam na przykład na Abramsie, ale zrobiłem to tak, żeby mój cały czołg był zielono-czarny. I to nawet lepiej wygląda niż oryginalny. I chciałem jeszcze dodać, że jeśli posiadacie krzaki, to wiadomo, okrzaczyć gdzie tylko się da. Oczywiście najsłabsze punkty czołgu. Mhm. Następna sprawa, no to tyczy się już trochę tego, o czym mówiliśmy. Żeby zaznaczać czołgi wrogie na mapie. Nawet jeżeli nie macie jakby możliwości zaznaczenia tym żółtym markerem, to przynajmniej włączcie sobie mapę, cyk, szybko w miejsce, w którym jest wróg na mapie, nie? No to wiadomo, oddziałowi będzie się to migało tam na tej mapie i będzie wiedział, gdzie jechać. Tutaj taki jeszcze mały protip. Jeżeli potrzebujecie rzucić artę precyzyjnie, to możecie sobie pomóc tym znacznikiem dywizjonowym. Zaznaczacie typa, pojawia wam się to na mapie i dokładnie w to miejsce rzucacie artę. Jak chłop się nie ruszy, to dostaje lepiszcza na łeb i jest po nim. Bez głowy i bez glizdy i wszystkiego. Tak jest. I lecimy dalej. Proszę państwa, mamy teraz w naszym pliku zasady dotyczące pelot. I tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. SQB to nie jest tak, że masz nację na nację, tylko każdy bierze takie maszyny, jakie ma i to jest kompletnie wymieszane. Więc jak bierzesz pelotę, to od razu na tabie sobie sprawdź, jakie samoloty ma twoja drużyna. Żeby się nie okazało, że strzelasz do F5, a wroga drużyna nie ma F5 i się okazuje, że rozwaliłeś swojego, nie? I to też będzie szybsza reakcja, chociaż to też nie jest tak, że to będzie oczywiste, nie? Jak twoja drużyna ma taką F5, to wroga drużyna też może mieć F5, ale jak się okaże na przykład, że twoja drużyna nie ma F5, a ty widzisz F5, no to już wiesz, że możesz strzelać od razu i się nie zastanawiać w ogóle długo. Generalnie zaopatrz się w klawisz zwany tabem, jeżeli go nie masz, to zamień klawisze mniej i używaj, polecam. To jest też nagminne, co widzimy na SQP-kach, czyli ludzie biorą pelotę i napieprzają kompletnie bez sensu do samolotów, które nie są w zasięgu. I to może spowodować problemy, Shadow, powiedz jakie. Problemy takie, że robiąc tak, podpisują tym na siebie wyrok. Przykładowo mamy bombera, bomber się respi w powietrzu, wiadomo. Chwilę, moment jest nad polem bitwy, wróg ma dwie peloty, które momentalnie, jak tylko go zobaczą, zaczynają pruć. No to wtedy jest krótka piłka, że od razu wiemy, że są dwie peloty. Bombowiec może sobie pokrążyć, wznieść się nawet trochę, poczekać na resztę samolotów i później bardzo ładnie wszyscy razem schodzimy na te peloty, no i gruzujemy ziemię. Najczęstszy błąd: strzelać trzeba dopiero w momencie, kiedy się wie, że się trafi, a nie tak od razu. No, nie polecam. To jest po prostu głupie i tyle. Tutaj jeszcze raz oczywiście powtórzę, że kurczę Felek, chowajcie się za tymi przeszkodami. Budynki, skały, coś takiego. Jeżeli widzicie, że nurkują na was te samoloty, nie? I tutaj bardzo ważna rzecz. Na SQB-kach jakby te znaczniki sojuszników nie pojawiają się z dużej odległości. To nie jest tak, że spojrzycie w niebo i widać, który jest wróg, który nie.
Znaczniki na SQB-kach pojawiają się tylko z bliskiej odległości, czyli dopiero jak podlecicie albo podjedziecie bliżej do swojego sojusznika. Dopiero wtedy widać, że to jest wasz. Tak więc peloty mają utrudnione zadanie, bo de facto widzą tylko znaczniki, jak samoloty przelatują blisko nich. Więc co w takim wypadku? No w takim wypadku już wcześniejsza sprawa, czyli zorientować się, jakie samoloty mamy w ogóle w oddziale. I druga sprawa, na rogach ekranu są takie dosłownie malutkie strzałki w kolorach, jest kolor biały i kolor jakby waszego oddziału, jakikolwiek tam sobie ustawicie, domyślnie jest chyba zielony. I te zielone strzałki, jak taki samolot, taki pikselek sobie wyleci za wasze pole widzenia, to w tamtym miejscu pojawia się taka strzałka, ona się lekko porusza. Ona wskazuje, w którym miejscu, w którą stronę jest jakby wasz sojusznik. Jeżeli taki pikselek wysoko w powietrzu wyleci poza wasz obszar kamery, ekran. Jakby poza ekran i nie będzie tej strzałki, to znaczy, że to jest wróg. No a biała strzałka to w sumie jest tylko kierunek, w którym jest wasz celownik, nie? Czy jeszcze coś w tej kwestii można powiedzieć, Shadow? Że momentami pojawia się taka czerwona strzałka, ale to już jest kwestia załogi i ona tylko przez chwilę jest widoczna i to bardzo słabo. Ale to też daje informację, że jest jakiś samolot w pobliżu. I przebrnęliśmy przez zasady dotyczące pelot. Teraz przejdziemy do zasad w powietrzu i tutaj to będzie raczej twoje pole, Shadow, do popisu. Zacznijmy może tymi ustawieniami graficznymi dla pilotów, bo no te cienie i tak dalej to nie jest wcale aż tak konieczne na samolotach, mi się wydaje, czy jak? Jak to jest? Generalnie kwestia renderingu, jeżeli macie NVIDIA RTX 20 bądź 30, to polecam wyłączyć DLSS-a, czyli opcję, która wam no, zwiększa FPS-y, ale generalnie polega to na tym, że tak jakby zamazuje trochę to obraz i przykładowo jeżeli jest BR 9.0 i szukacie pelot, żeby je wyjąć z AGM-ów, no to potrzebujecie dostrzec je z jak najdalszej odległości, żeby nie dać pola manewru tej pelotce, żeby was zdjęła. Obcina to znacznie zasięg dostrzeżenia tej peloty. Jak ja to testowałem, to generalny zasięg renderowania w grze to jest od 8,5 km się renderuje przeciwnik. Jak miałem włączonego DLSS-a, to mi się renderował w granicach 5-6 km. A to jest dość dużo w powietrzu, no i generalnie jak się przesiadłem na lepszy sprzęt, to się zastanawiałem, no jak to, mam lepszy sprzęt, a nie widzę celów. No jak? No właśnie dlatego. DLSS w ogóle nie pomaga, a nawet utrudnia życie. No i ładnie to wytłumaczyłeś. Słuchaj, powiedz mi, jak atakować peloty? Bo to jest, ludzie tego nie potrafią, nie oszukujmy się. To jest trudna kwestia, szczególnie dla osób, które rzadko latają, a szczególnie tak rzadko latają na SQB-kach. Jak to jest? Jak atakować peloty? Skutecznie. Nie pojedynczo. Peloty atakujemy na rozkaz dowódcy. Chyba, że zostajemy sami, no to zasada jest zawsze jedna i ta sama. Nieważne, czy zostaliśmy sami, czy atakujemy grupą, pelotki atakujemy pod kątem jak najbardziej zbliżonym do prostego, czyli tak centralnie od góry. Albowiem wtedy pelotka ma największą trudność, żeby do nas strzelić, więc mamy większe szanse przeżycia. Mamy też większą prędkość podczas takiego nurkowania bezpośredniego. Możemy szybciej zrobić unik, jeżeli zacznie do nas strzelać. Mhm. No, widziałem ludzi, którzy podchodzą tak na płasko na peloty, no to niewiele im zrobisz, no bo pelotki są chronione od boków na ogień z karabinów. Także nawet przykładowo takiego wróba czy ostwinda z karabinów ciężko jest zabić, trzeba dłuższej serii. Mhm. W powietrzu nie ma tyle czasu, trzeba to zrobić raz za dobrze. A że pelotki w większości z góry są otwarte, no to najszybciej
ten sposób. No jeszcze uzupełnię tę kwestię, że no, warto atakować właśnie od góry, jakby od samej góry te plotki, dlatego że z jednej strony często nie mają w ogóle elewacji takiej, żeby na 90 stopni podnieść sobie to działo. Z drugiej strony, jak ploty jakby podniosą maksymalnie celownik do góry, to im ta wieża jakby lata, nie? Jakby najpierw w prawo, później w lewo, obraca się, kręci się, jak się kręci świat. Tak, tak jest. Dokładnie. I jeszcze dodam od siebie, że czasami jakby, no jak nie mamy wyboru, to można zrobić tak jakby nalot dywanowy z bardzo niskiej wysokości, zaskoczyć tą pelotę, na przykład taką bombką, ale to jest bardzo ryzykowne, bo peloty też grają na słuch. Peloty są w stanie już 2 kilometry albo nawet 3 się zorientować w takiej odległości, że na przykład lecicie z lewej na nie, nie? I już się w tamtą stronę skierować, więc to jest ryzykowne. Dlatego ta komunikacja jest bardzo ważna i bardzo ważne jest to, żeby po prostu nie zginąć. I myślę, że przerobiliśmy sobie wszystkie tematy, które mieliśmy dzisiaj do powiedzenia, co jestem zaskoczony i bardzo się z tego... Możemy to podsumować. Z powodu cieszę. Tak, myślę, że możemy to podsumować i też myślę, że możemy też podsumować to przedstawiając dodatkowo jakby cele jeszcze raz, nie? Ale to tak już totalnie w skrócie. No to wiadomo, cele Ziemi to przede wszystkim nie zginąć, zająć kapy, ale to są oczywiście drugorzędne. Rozwalić wrogów, ale to zależy od jaki jest ber grany, bo czasami po prostu czołgi nie dojadą do wrogów, a już ich nie będzie. No i oczywiście najważniejsza kwestia, no to muszą się wykazać cierpliwością po prostu, nie? No. Jaki jest cel lotnictwa Shadow? Przede wszystkim wyczyścić powietrze, czyli zestrzelić wszystkie wrogie samoloty, pozbyć się pelot i wygruzować czołgi, pomagając tym samym Ziemi. Jednocześnie przypominam, że to Ziemia wygrywa bitwy, bo samolotem na niektórych mapach kapa nie zajmiesz. Także no. Samoloty muszą wykazywać się bardziej decyzyjnością, też cierpliwością, żeby nie bombić na pałę, na hama, a może mi się uda, to bombić na pewniaka. To może zaważyć o losach bitwy. No tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że ani ziemia, ani powietrze nie gwarantują wygrane, jeżeli wygrają i osiągną swoje cele. Musimy działać jakby razem jako drużyna, ta ósemka cała. Zdecydowanie. Tak jest. Nobody, powiesz jeszcze o pelotach? Jaki jest tak, cel? Tak, peloty mają bardzo prosty cel, czyli, znaczy prosty, nie do wykonania może, ale prosty w rozumieniu. Skutecznie osłaniać czołgi sojusznice przed samolotami, a potem jak już nie ma samolotów, powietrze wygra, to udzielić wsparcia na ziemi przez albo kapowanie punktów, albo flankowanie i zabijanie też czołgów, bo często atak frontalny ciężko jest wygrać pelotom. No. I nie wiem, chcecie jeszcze coś do tego dodać, do tego co powiedzieliśmy? Czy to już by było na tyle? Stosujcie się do tych zasad. Oj tak, stosujcie się do tych zasad. I no, jeżeli naprawdę myślicie, że dużo informacji było i musicie przebrnąć przez to jeszcze raz, to przebrnijcie, odpalcie sobie ten podcast jeszcze raz gdzieś w tle, grajcie sobie tam w War Thundera i po prostu słuchajcie nas, nie? Bo to jest ważne. Rajchał, zrobisz timestampy? Na YouTubie na pewno zrobię timestampy. No to bardzo ułatwi na pewno słuchanie tego. W takim razie ja wam naprawdę dziękuję za to, że postanowiliście siedzieć tutaj ze mną przez ten długi czas, rozplanowywać to i podzielić się swoją wiedzą z ludźmi, nie tylko z naszego dywizjonu. No i co? Chyba możemy się pożegnać. Jeszcze tylko wypadałoby zaprosić wszystkich słuchaczy do nas, do XDWGX, bo u nas rekrutacja jest ciągła, nawet jeżeli wszystkie miejsca są zajęte, to i tak mamy kogo wywalać ze względu na małą aktywność, dlatego zapraszamy. Link w opisie do serwera Discord, War Thunder Wspólne Granie. Na serwerze War Thunder Wspólne Granie należy zaakceptować wytyczne społeczności. Instrukcja do tego znajduje się na kanale Ważne, który jest ozdobiony takimi czerwonymi wykrzyknikami, jakby ktoś nie potrafił znaleźć. A później zapraszam na kanał Informacje o Dywizjonach,
No a później jak już przeczytacie, to na rekrutacja, tam znajdują się kolejne instrukcje, co należy zrobić, żeby do nas dołączyć. Brzmi skomplikowanie, ale to wcale nie jest skomplikowane. Na spokojnie, zapraszam. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Więcej podobnych materiałów znajdziecie na kanale War Thunder Wspólne Granie na YouTube. Osobiście chcę także podziękować wszystkim, którzy podesłali powtórki na tło oraz moim patronom Dudziorowskiemu, Małgorzacie, Harczukowi oraz Antonowi. Wasze wsparcie jest dla mnie jak paliwo do działania. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że Dywizjon Wspólnego Grania cały czas rekrutuje. Na razie.